spotkanie bardzo zacięte. No tak naprawdę detale decydowały o tym, że dzisiaj Pogoń, a więc podobnie jak w rundzie jesiennej wy wygraliście na wyjeździe, a teraz to jednak Szczecinianie są górą. No tak, zdecydowanie. Spotkanie było na pewno wyrównane i zacięte. Myślę, że również niezłe widowisko, bo były sytuacje z jednej i z drugiej strony. No zabrakło dzisiaj troszeczkę, może ten piątek 13 dzisiaj nie był dla nas szczęśliwy, bo pod bramką przeciwnika jednak no nie udało nam się wykończyć tych akcji, które tych sytuacji, które mieliśmy, takich naprawdę bardzo, bardzo klarownych. No niestety, taki futsal jest i musimy się z tym pogodzić. Wszechświat w ogóle chyba szuka takiej właśnie równowagi i harmonii w Szczecinie. W Szczecinie my wygraliśmy, tutaj Pogoń wygrywa. Jeżeli chodzi o ten element jednak sportowy, to jaki element gry Pogoni zadecydował o tym, że to jednak Pogoń wygrała to spotkanie? No myślę, że przede wszystkim byli skuteczniejsi o tą jedną bramkę i też w tych momentach, kiedy my naprawdę potrafiliśmy tą przewagę jakby przesunąć te linie obrony Pogoni na swoją połowę, to jednak mimo wszystko Pogoń no wykazała się bardzo, bardzo taką zwartą obroną no i w takich kluczowych momentach potrafili zablokować, potrafili wyprzedzić, przewidzieć nasze zamiary, także na pewno widać było u nich taką determinację. Zresztą ja też nie mam jakby zastrzeżeń do postawy mojej drużyny, bo uważam, że graliśmy też bardzo dobry mecz i oczywiście mieliśmy momenty słabsze, były momenty, kiedy to Pogoń miała przewagę, ale no, spodziewaliśmy się takiej gry. Pogoń ma naprawdę bardzo mocny personalnie zespół i właściwie zawodników. Kadra ma bardzo wyrównaną i zawodników właściwie wszystkich na bardzo wysokim poziomie. Także spodziewaliśmy się, znaliśmy atuty Pogoni i myślę, że w wielu momentach, w wielu fragmentach tego meczu potrafiliśmy te ich mocne strony zniwelować. No dzisiaj zabrakło też, tak jak powiedziałem, skuteczności i odrobinę gdzieś tam takiej też mądrości w obronie momentami, bo parę razy się zakapiliśmy. No szkoda, no ale gramy dalej, walczymy, drużyna naprawdę dobrze pracuje i zawodnicy są na pewno dalej na fali wznoszącej. Uważam, że nie możemy w tej chwili już jeszcze, znaczy w ogóle nie możemy, ale nie możemy w tym, nie mamy prawa w tym momencie myśleć negatywnie i spuszczać ramion i głów, trzeba walczyć i na pewno ten potencjał, który mamy, musimy wykorzystywać. W pierwszej rundzie mieliście kilka wyjazdów rzędu. Zaczęliście to właśnie zwycięstwem w Szczecinie. Teraz w drugiej rundzie zaczynacie serię spotkań u siebie. Porażka ze Szczecinem ma być teraz, jak wtedy było to zwycięstwo jednowyjazdowe i potem na tych wyjazdach różnie bywało, nie najlepiej. To teraz u siebie ma być seria zwycięstw? No, bardzo, bardzo tego chcemy, bardzo, bardzo do tego dążymy i mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście przyjeżdżają do nas zespoły bardzo mocne, bo zarówno Gdańsk, który jest wprawdzie Beniaminkiem, ale no tam przegraliśmy i to jest zespół, który ma też wielu świetnych zawodników. To nie będzie łatwy mecz dla nas tutaj. Następnie Gatta, mistrz Polski i Piast Gliwice, który również walczy o medale w tym sezonie. Także terminarz jest jaki jest. My potrafiliśmy się wybronić w tej pierwszej rundzie i właściwie mocno zapunktowaliśmy w tej drugiej części sezonu. Dlatego mam nadzieję, że w tej części sezonu, teraz w tej pierwszej części drugiej rundy zapunktujemy i na pewno tutaj drużyną nie gra się łatwo i przyjemnie. Powody chyba ku temu są, no bo w pierwszej rundzie no, nie było jeszcze Koli Morozowa, Krzysiu Elsner także wróci, więc no, jesteście chyba silniejsi personalnie niż tej w pierwszej rundzie. No Koli Morozowa jakby dalej nie ma, bo czekamy na jego obywatelstwo. Owszem, wprowadzam go do gry, próbuję go wykorzystać w roli lotnego bramkarza, ale no jeszcze nie mogę liczyć na to, że on będzie grał właściwie tutaj w tej kadrze jako nielotny bramkarz. Także zobaczymy. No. Myślę, że każdy z zawodników czuje się lepszy niż jeszcze parę miesięcy temu. Także na to liczę, że oni dalej będą myśleć pozytywnie i będą chcieli
udowodnić, że są lepszymi zawodnikami i że chcą osiągnąć z tą drużyną coś więcej niż tylko walkę o utrzymanie. Przed chwilą trener Żebrowski powiedział, że jesteście niczym rodzina, no ale przez te właśnie 40 minut gry, no to wszystko musiało odejść na bok, walka była naprawdę na całego. No wiadomo, no przychodzi czas meczu, tak jak Łukasz wspomniał, no te 40 minut zapominamy o tym, kim dla siebie jesteśmy, skupiamy się na tym, on ma swoją pracę do wykonania, ja miałem swoją, także szkoda, że dzisiaj to on okazało się górą i punkty uciekły z Torunia. Spotkanie było bardzo wyrównane. W tych spotkaniach, jak powiedział Marcin Płoszczewski przed meczem, zawsze wygrywają goście. No co w tym jest właśnie, że goście? To gospodarze nie umieją dźwignąć presji, czy dlaczego? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, co jest przyczyną tego, że gospodarze nie potrafią wygrać spotkania. No, obydwa mecze były równe, zarówno ten w Szczecinie, tak jak i dzisiaj. Myślę, że zadecydowało to, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, które sobie stworzyliśmy, a było ich sporo moim zdaniem, szczególnie ta moja w ostatnich sekundach. Nie mam prawa nie trafić w takiej sytuacji, no mam pretensje do siebie. No nic, pracujemy dalej, jest jeszcze 9 meczów w tej rundzie i miejmy nadzieję, że potem jeszcze 5 Mistrzostwo Polski. Dla Ciebie te spotkania z Pogonią mają jakiś taki wyjątkowy wymiar? No jesteś z Torunia w Pogoni 4 bodajże lata, sporo bramek na koncie, to jest jakiś wyjątkowy mecz? Czy wyjątkowy mecz? Nie, traktuję go jak każdy inny. No ja podchodzę do każdego meczu, wychodzę na parkiet i chcę wygrać i dzisiaj tak samo do tego podszedłem. Kibicuję Pogoni, ale jeżeli gramy między sobą, to tylko i wyłącznie myślę o dobrze swojego zespołu i na tym się skupiam. To spotkanie było pierwszym z serii meczów u siebie. Następnym razem dacie kibicom we własnej hali więcej powodu do radości. Bodajże AZS UG przyjeżdża do Was. Mogę zapewnić na pewno wszystkich kibiców, że zrobimy wszystko, żeby zmazać tą plamę po dzisiejszym dniu. Mamy trzy spotkania u siebie i wyjdziemy jeszcze bardziej zmobilizowani. Jeszcze z większą chęcią wygrania i będziemy grali o komplet punktów. Trener Żebrowski z wyjątkowym gościem, właśnie kto jest na rękach? Zacznijmy od tego. No Ninka oczywiście, moja krześniaczka i córeczka Marcina Mikołajewicza i Anny Mikołajewicz, także nasza tutaj pociecha. No mówię, no gdzieś ta przyjaźń cały czas żyje, kontynuujemy ją i właściwie teraz rodziną jesteśmy, także tak można powiedzieć. No, przyjaźń jest, ale na 40 minut jeśli chodzi o mecz, no to wtedy musiała odejść w bok. No tak, my z Marcinem cały ten tydzień przed meczem, taka jest trochę psychologiczne zagrywki, trochę się śmiejemy, wiadomo, no nikt nie zdradzi jakichś tam tych planów, jakie mam na meczu, ja sobie tam docinamy, tak, jak zagrać, ale no mówię, no my na mecz tak jesteśmy skonstruowani, że mecz to jest nasza świętość, no kochamy ten sport i chcemy w sportowej rywalizacji wygrać. No dzisiaj akurat okazało się, że my byliśmy lepsi, ale myślę, że bardzo doskonałe było dzisiaj widowisko futsalowe z takimi zwrotami akcji i właściwie mecz się mógł dzisiaj potoczyć w dwie strony. Torunianie w Bielsku Białej zaczęli z wycofanym bramkarzem, tutaj też już w pierwszej połowie próbowali takiej gry. Byliście na to przygotowani? Trenowaliście to w czasie tygodnia? No tak, no ja generalnie jestem tak, wiadomo, mały tych jednostek, bo wtorek mieliśmy tylko motorykę, została tylko środa, czwartek rozruch, ale jestem tak skonstruowany, że miałem ogromne wyrzuty, bym się do meczu chociaż nie przygotował w takim stopniu, jak bym chciał. Wiadomo, że tego czasu by się chciało mieć jeszcze więcej, ale oczywiście na treningu otworzyliśmy sobie tą przewagę Torunia i chcieliśmy jakby mieć na to sposób, ale problem Torunia polegał na tym, że oni to wycofanie zrobili przy 1-1, tak? My widzieliśmy, że grają u siebie, więc nie podpaliliśmy się, nie wyszliśmy tak rekord. Rekord grał u siebie, więc chciał od razu wyrywać piłkę, a my chcieliśmy poczekać na błąd rywala i to myślę trochę zmyliło przeciwnika, bo myśleli, że może pójdziemy trochę wyżej, a my wytrzymaliśmy, za to chwała chłopakom, że dużo dojrzałości w tej grze. Dwa wyjazdowe zwycięstwa to chyba doskonały początek tej rundy rewanżowej. No tak, no wymarzony wręcz, tak. Naprawdę w tamtej rundzie uważam, że my jako klasowy zespół zbyt dużo punktów pogubiliśmy z przeciwnikami słabszymi. Ja nie mówię, że Torun był dzisiaj na słabszy, bo to absolutnie. Myślę, że mecz był dzisiaj wyrównany, z lekkim wskazaniem może gdzieś tam w wielu momentach na nas, ale my się koncentrujemy na tym, że wiemy, że dzisiaj rzadko który przeciwnik gra z nami otwartą grę i na tym bardzo mocno pracowaliśmy przed tą rundą, żeby gra z przeciwnikiem cofnięty, że to było naszym atutem, tak? Czyli gramy szybko po wodzie, nie tłamsimy przeciwnika, a nie żeby to było naszą wadą, więc mówię, udało się dwa mecze, gramy teraz z Pniewami u siebie i cel jasny, trzy punkty. U siebie przegraliście z FC Toruń, teraz w Toruniu wygrywacie, w tych pojedynkach, jak już powiedział speaker przed zawodami, gospodarze nie wygrywają. Co w nich właśnie takiego jest, że gospodarze właśnie w tych pojedynkach nigdy nie wygrywają? Nie wiem, no pewnie akurat to przypadek, że gospodarze nie wygrywają w tych ostatnich kolejkach, ale mieliśmy plan na ten mecz, dokładnie przeanalizowaliśmy grę FC Toruń, wiedzieliśmy, czego możemy się po nich spodziewać. Wiedzieliśmy, że są podbudowani tym swoim ostatnim dobrym występem w Bielsku Białej. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz i tak dokładnie dzisiaj było. Może nie było jakoś mnóstwo sytuacji po jednej, po drugiej stronie, ale my swoje dogodne sytuacje wykorzystaliśmy i dzięki temu wywozimy dzisiaj te cenne trzy punkty z Torunia. No spotkanie było właśnie niesamowicie wyrównane, chyba tym bardziej właśnie te trzy punkty będą smakowały jeszcze lepiej.
No tak, tak. Zawsze mecze z FC Toruń są takie prestiżowe dla nas. Wiemy, że to jest bardzo, bardzo dobry zespół. Mamy tutaj wielu kolegów i szanujemy ich bardzo. Liczymy, że kolejne mecze też uda się z nimi zawsze wygrywać, ponieważ, no, tak jak mówię, zawsze nastawiamy się tak. Nie trzeba nas dodatkowo motywować na te mecze, ponieważ, no, tak jak mówię, tak, zawsze tutaj jest ciężki teren. Tak samo jak Toruń przyjeżdża do nas, są mecze wyrównane. Lubimy taki futsal i myślę, że mimo, że dzisiaj może było słabsze widowisko dla publiczności, to nikt nie wychodzi z hali zawiedziony. No właśnie, to jest drugie spotkanie, jeśli chodzi o rundę rewanżową. Myślicie, że to wyjazdowe zwycięstwo wam kopa na dalszą część tej rundy? Tak, tak. Taki mieliśmy plan po świętach, żeby wejść dobrze w tą drugą połowę sezonu, żeby odnieść to zwycięstwo na Wieliczce. Udało się, tak samo jechaliśmy z takim planem. No i tak naprawdę na każdy kolejny mecz taki sam plan. 3 punkty i walka o najwyższe cele w tym sezonie.